Czwarta sesja plenarna pod tytułem Zmiana Warty. Chciałabym bardzo gorąco zaprosić prowadzącą Agatę Dieduszko-Zyglewską oraz biorących udział w sesji plenarnej Roberta Biedronia, Barbarę Nowacką, Joannę Muchę, Joannę Schering-Giergus oraz Borysa Budka. Zapraszamy uczestników i uczestniczki sesji plenarnej. Wolontariuszki i wolontariusze uwijają się, by postawić krzesełka. Zapraszamy Państwa. Ta sesja plenarna, która będzie prowadzona przez Agatę Dieduszko-Zyglewską z Krytyki Politycznej, ma się zastanowić nad tym, jaka będzie przyszłość polityki i czy czas już na zmianę warty, czy nowe pokolenie polityków i polityczek przejmie rządy w partiach politycznych, a może stworzy nowe ugrupowanie polityczne. Zresztą nie chcę zdradzać zbyt dużo szczegółów. Agata Dieduszko-Zyglewska jest dziennikarką, która niezwykle ostrym komentarzem zasłynęła w mediach różnorakich. Drogie panie, drodzy panowie, podziękujmy także wolontariuszkom i wolontariuszom, którzy tak uwijają się dla nas tutaj w Poznaniu. Wielkie brawa! Robert Biedroń już zdąża do nas także, więc cieszymy się, że jest pełen komplet. Krzesełek wystarczy. Zapraszamy i posłuchajmy zatem Zmiana Warty. Barbara Nowacka proszona na scenę. Zaginęła Barbara Nowacka. Barbara Nowacka proszona na scenę. Bardzo proszę przekazać do kuluarów Barbara Nowacka. Barbara Nowacka biegnie na scenę, tak jest. A tutaj, jak panie widzą, ostatnie narady przy brzegu sceny. Nowoczesna się naradza. No dobrze, wszyscy się całują na scenie, jest pełen spontan. Takie rzeczy tylko na Kongresie Kobiet, to już wiemy, prawda? Od 9 lat wiemy, że atmosfera na naszych spotkaniach jest jedyna i niepowtarzalna. A zatem, bardzo proszę, czas zacząć poważną dyskusję, co dalej z polityką. Dzień dobry Państwu. To jeszcze dla porządku, chociaż to niepotrzebne, ale powiem, kto tu siedzi. Barbara Nowacka, Inicjatywa Polska. Robert Biedroń, prezydent Słupska. Joanna Schering-Giergus, Nowoczesna. Borys Budka, Platforma Obywatelska. I Joanna Mucha, także Platforma Obywatelska. Słuchajcie, jak widać już po pierwszych reakcjach, wszystkich was łączy to, że budzicie w ludziach nadzieję na to, że może nastąpić jakaś zmiana, że coś innego może się wydarzyć, że nie musi być tak, jak byliśmy przyzwyczajeni od iluś lat, jakiś rytualny pojedynek, który toczy się między tymi samymi politykami, którzy nigdy nie oddają pierwszeństwa. Są takie dwie koncepcje teraz. Jedna jest taka, że cała opozycja powinna zrobić jeden wielki obóz, bez względu na to, jak różnią się wasze poglądy, żeby zatrzymać to, co złe w tak zwanej dobrej zmianie, żeby przejąć ster władzy. Druga koncepcja jest taka, że ludzie jednak mają różne poglądy, więc że prawdopodobnie byłoby im ciężko zagłosować na ludzi tak różnych i że dobrze byłoby, gdyby powstały dwa obozy. Jeden liberalny, drugi socjaldemokratyczny, tak to nazwijmy, progresywny. Zastanawiam się, jak wy to widzicie, czy jesteście gotowi współpracować wszyscy razem, czy jednak uważacie, że ma sens stworzyć takie duże bloki, które sprawią, że wyborcy będą mieli jakiś wybór, nawet wśród opozycji, ale jednak będzie to wybór skonsolidowany.
I najpierw chciałabym poprosić, bo nie ukrywam, że jakoś tak trochę widzę was tu parami, poprosić o wypowiedź Barbarę Nowacką i Roberta Biedronia, bo na pewno wiecie, że bardzo dużo ludzi, kiedy myśli o takiej nowej nadziei dla polskiej lewicy, to widzi wasze twarze, więc chciałam zapytać, może wreszcie powiecie to publicznie, czy jest szansa, że w nadchodzących wyborach stworzycie coś razem, staniecie na czele tego lewicowego bloku, czy to się wydarzy? Ja myślę, że już dostałaś odpowiedź, w ogóle cudny jest ten kongres, nie? Fajnie jest. Fajnie czy nie? Tak czy nie? Nie słyszę. Ja myślę, że dostałaś odpowiedź. Nie, ja jednak chcę odpowiedzi od was. Ale to nie my będziemy decydowali z Barbarą. To niestety nie te osoby, które tutaj siedzą, będą decydowały o tym, tylko te i ci, którzy siedzą na tej sali, będą decydowali o tym, jaka będzie nasza przyszłość. I myślę, że jak ja rozmawiam o przyszłości politycznej, to wolałbym rozmawiać o tym, nie kto będzie tym liderem czy liderką, ale co będzie tym liderem czy liderką w kontekście wartości. Bo niestety mieliśmy już... Zgadzacie się? No właśnie, więc oczywiście możemy sobie tutaj dywagować, czy to powinna być Baśka i ja, czy to powinien być Borys i Joanna, dwie Joanny, nie wiem tego, ale wiem, że dzisiaj w Polsce brakuje pewnych wartości, za którymi wszystkimi tęsknimy. Brakuje autentyzmu, wiarygodności, brakuje takiego kręgosłupa moralnego, który sprawia, że jak umawiam się z politykami na pewne rzeczy, to oni to realizują, a nie oszukują mnie, że moja partia to konglomerat różnych poglądów, że my mamy i konserwatystów, i liberałów, i wychodzi to, co wychodzi. Więc nie wierzę w projekt, który jest w stanie pogodzić tak różne poglądy. Wierzę w Polskę, która będzie Polską autentyczną, jeśli chodzi o wartości. Wierzę, że są takie osoby, które są zdeterminowane dzisiaj, żeby stworzyć projekt, który sprawi na przykład, że piekło kobiet, o którym pisał Tadeusz Boy-Żeleński w latach 20. ubiegłego wieku, w końcu się zakończy i będziemy żyli w normalnym kraju, gdzie demokracja będzie prawdziwą demokracją, czyli kobiety będą równoprawne mężczyznom we wszystkim, także politycznie. I w taką Polskę wierzę. I ostrzegam, już ostatnie zdanie, i ostrzegam was wszystkich i wszystkie, żebyście nie wierzyli w projekty, w którym, jeżeli zjednoczy się opozycja, to zwyciężą pewne wartości. Zbyt wiele do tej pory mieliśmy sytuacji, w których kompromis sprawiał, że nasze problemy zostały wyspychane na margines i padaliśmy ofiarą win politycznych, w których to najczęściej faceci wygrywali, ich problemy, ich zabawki wygrywały, a nasze problemy związane z przemocą, z dyskryminacją, z marginalizacją, na nie nigdy nie było czasu. No może po wyborach, jak na nas zagłosujecie, a po wyborach okazywało się, że znów trzeba się zająć wojną polsko-polską. Ja rozumiem, dlaczego ty nie mówisz wprost, co zrobisz, bo oczywiście to będzie straszna strata dla Słupska, ale wobec sytuacji w kraju Słupsk na pewno się westnie w górę i wybaczy ci to. Więc chcę, żebyście powiedzieli, czy staniecie na czele opozycji, dlatego że to już jest ten moment, kiedy musicie odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy jesteście twarzami opozycji, a jednocześnie jesteście gdzieś w drugim szeregu. Już dłużej tak po prostu nie może być. Już za blisko jest kolejnych wyborów. Barbaro. Ja nie poszłam, nie zajmowałam się polityką, dlatego że miałam marzenie o byciu liderką, staniu na czele, zarządzaniu, być w stanowiskach, funkcji. Ja mam marzenie o Polsce sprawiedliwej społecznie. O Polsce, w której nie jesteśmy dyskryminowani, bez względu na płeć, wiek,
rasę, pochodzenie społeczne, ubóstwo, wiarę lub jej brak, orientację. Ja to chcę robić. I naprawdę bardzo źle się czuję z dzisiejszą dyskusją, która poszukuje liderów i liderek. To nie liderzy wygrywają wybory. Oj, chyba się nie zgadzamy. Wybory wygrywa demokratyczne społeczeństwo i właśnie marzenie, które nas napędza. Naprawdę wierzycie, że wybory wygrała Beata Szydło? Naprawdę to wierzycie? Naprawdę wierzycie w to, że tam nie stała za PiS-em idea, która wygrała? Stała idea. Ona nam się nie podoba, ponieważ niszczy to, w co wierzymy. Niszczy wolność, niszczy demokrację, niszczy przyrodę, depcze prawa człowieka, ale tam stała jakaś wartość. A czy my mamy dzisiaj wszyscy wspólnie te same wartości? W wielu punktach tak. Dlatego my ze sobą rozmawiamy, my ze sobą współpracujemy, ale my też szanujemy demokratyczne wybory również naszego społeczeństwa. Ja, proszę Państwa, startowałam wybory. Ja miałam rewelacyjne wyniki. Dziękuję wszystkim osobom, które to są, które spotykałam, które mnie głosowały. I obiecuję Wam, że ja zrobię wszystko, żebyśmy wszyscy w następnych wyborach mieli na kogo głosować bez wstydu. I co więcej, mieli na kogo głosować tak, żeby skutecznie odsunąć PiS od władzy. A nie chcę dzisiaj bawić się w rozkminy, kto z kim pójdzie i kto stanie na czele. To, o czym mówisz. Ten tytuł panelu, zmiana warty, moim zdaniem to się dzieje. Dzisiaj nie jest wartością doświadczenie w polityce. Dzisiaj nie jest wartością umiejętność rozgrywania interesów partyjnych. Dzisiaj te wartości, które się ceni, to autentyczność, zaangażowanie, marzenia, wiarygodność i determinacja do walki. I kto ją ma, jak nie wy? No dobrze. Ja jednak będę się upierała, że kwestia liderów jest ważna i nie chodzi tu oczywiście o czekanie na jakiegoś nie wiadomo jakiego lidera, który nie wiadomo skąd, o czym często piszą media, się pojawi i on tutaj nas zbawi. Nie, mamy tych liderów i liderki tutaj, więc w tym sensie lider jest ważny. Nie ma polityki bez twarzy. I to jest niestety też zasada po prostu psychologiczna, dlatego też nie ma nic złego w tym, że się chce być liderem, tak? Zresztą Barbara Nowacka już działa teraz na własny rachunek, co myślę, że jest bardzo, bardzo dobre. Jeszcze gorszy problem chyba mają posłowie Platformy Obywatelskiej. Dlatego, że wy rzeczywiście, Borys Budka był taką twarzą protestów ze strony Platformy Obywatelskiej, pokazywany często w jednym kadrze z Kamilą Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej. Joanna Mucha mówi o tym, że czas na nową pragmatyczną partię. Przywódca waszej formacji, podejrzewam, że raczej nie będzie chciał zejść z pierwszego planu. To się dzieje u wielu liderów dużych partii. Natomiast wyborcy pokazują w różnych sondażach, że jednak chcieliby zmiany. Więc jak to jest? Czy Joanna byłabyś gotowa naprawdę odejść z Platformy? Dołączyć może do jakiejś innej koalicji? Ja rzeczywiście czuję się jako ta osoba, która trochę wywołała temat poprzez ten wywiad, który pojawił się w Gazecie Wyborczej, bo wydaje się, że byłam jedną z pierwszych osób, która powiedziała, że jest oczekiwanie na tę nową partię, partię nowego pokolenia. Powiedziałam coś, co w moim przekonaniu jest oczywiste. Znaczy tutaj nie ma nic kontrowersyjnego w tym, że zaczepiają nas ludzie na ulicy, rozmawiają z nami w różnych miejscach, i pytają, kiedy wy w końcu to zrobicie, kiedy w końcu przejmiecie władzę w Platformie w Polsce. Ja też mam marzenie. Ja mam marzenie o Polsce, która jest sprawiedliwa, o Polsce, która buduje dobrą jakość życia. I mamy tutaj bardzo wiele do zrobienia, żeby tak rzeczywiście było. Jeśli jest jakaś różnica, która pojawia się w różnych miejscach w tych naszych deklaracjach, to jest to różnica dotycząca właśnie tego, czy to ma być jeden wielki blok, czy to mają być dwa bloki, jeden lewicowy, drugi centrowy. Ja powiem tak, w moim przekonaniu na tę chwilę najważniejsze jest to, żeby zbudować bardzo dobrą, alternatywną propozycję w stosunku do tego, co sformułowała partia rządząca. Dobra, alternatywna propozycja, dobry program, który będzie programem,
którym wyjdziemy też naprzeciw oczekiwaniom tych ludzi, którzy głosowali na PiS. Bo my ich też musimy do nas zaprosić, do naszego dużego projektu, projektu dobrej zmiany, prawdziwej dobrej zmiany naszego kraju. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To jest podstawa, to jest baza, a to, jaką strukturę później przyjmiemy, czy to będą dwa bloki, czy to będzie jeden blok, czy to będzie taki, a nie inny lider, to są naprawdę kwestie absolutnie wtórne i absolutnie nie mające znaczenia. Jestem głęboko przekonana o tym, że nasze pokolenie, młode pokolenie, jeśli młode w polityce, jak to niektórzy mówią, relatywnie młode, jeśli dzisiaj, jeśli w ciągu najbliższych miesięcy nie powiemy, o co nam chodzi w Polsce, nie powiemy, czego dla Polski, dla Polaków chcemy, to po prostu nigdy nam już więcej nikt nie zaufa. Mamy dzisiaj tę odpowiedzialność na sobie i musimy jej sprostać, ale musimy zacząć od programu. I jestem przekonana, że chociażby na tej scenie, ale też wśród wielu, bardzo, bardzo wielu młodych osób ten program, czy te zalążki programu, czy te pomysły programowe są. I są to takie rzeczy, których również tutaj obecni na sali by oczekiwali. No właśnie, bo ja bym powiedziała, że rzeczywiście słusznie, że mówisz o programie, dlatego że ten brak programu lub brak ujawnienia programu to jest taka dosyć słaba strona Platformy. My od półtora roku po tym, kiedy Platforma straciła władzę, słyszymy, że program się przygotowuje, że on będzie, że będzie ujawniony, ciągle go nie ma. I to jest też jeden z powodów takiej rosnącej nieufności ludzi do obecnych władz Platformy Obywatelskiej, no bo jednak jako partia mieliście strasznie dużo lat, żeby wymyślić różne rzeczy, sprawdzić, co nie działa, co działa. Oczywiście, trochę też wymyśliliście, oczywiście, że tak, Platforma zrobiła całkiem sporo dobrych rzeczy, ale też wielu rzeczy niestety nie zrobiła. Teraz pojawiły się jakieś 4 punkty programu gospodarczego, ciekawe, no ale to jest ciągle bardzo mało. Więc zastanawiam się, czy Borys Budka uważa, że jednak należy walczyć w ramach Platformy, czy ten program się pojawi, czy rzeczywiście, bo ja trochę patrząc na waszego lidera, mam poczucie, że on często zmienia zdanie, że trochę ono zależy od sondaży, że więc chciałabym wiedzieć, czy wy chcecie to wziąć mocniej w garść? Jaki macie pomysł, żeby pokonać tę ewentualną niecierpliwość wyborców? Chciałem zacząć, szanowni państwo, drogie panie, szanowni panowie, od tego, że się włos na głowie jeży, ale no, u mnie to byłoby nieco niezręczne. Po pierwsze dziękuję, bo nigdy tak wielkiej tremy nie miałem. Zdarzało mi się występować w różnych miejscach. Trybunał Konstytucyjny stał się drugim domem kiedyś. A teraz to bardzo, bardzo dla mnie ważne spotkanie i dziękuję, że mogę z wami się spotkać. Gdybym nie miał podobnego zdania na wiele tematów, które tu są poruszane, to nie byłoby mnie tu. Ja jechałem tutaj przede wszystkim, no, po pierwsze jako mąż przy żonie, za co dziękuję żonie, że mnie zachęciła. Ale po drugie, polityk, który nie chce się uczyć, przestaje być prawdziwym politykiem. Ja przyjechałem trochę oberwać, trochę wysłuchać nowych pomysłów, oberwać pewnie za kilka rzeczy, których nie zrobiliśmy. Natomiast przede wszystkim ja chcę zadeklarować, że my podobnie myślimy, bo dla mnie polityka jest wartością. Dla mnie bycie w polityce dla samego bycia czy dla funkcji nie ma sensu. I nastaje taki czas, kiedy liderów nie wybiera się przy zielonych stolikach, kiedy liderzy nie mogą nie mieć poparcia społecznego. Ale ważne jest, żeby też ugrupowania były skuteczne, bo my możemy wiele rzeczy zadeklarować, tylko może się okazać, że kolejne wybory parlamentarne będą odbywać się przy bardzo wysokim progu wyborczym i przy bardzo małych okręgach wyborczych. I co to oznacza? To oznacza, że jeżeli z jednej strony będzie 30% nawet
blok, czy 35% obecny blok, a z drugiej strony nawet 60% podzielonych na dwa czy trzy obozy, to matematyka wyborcza i system wyborczy spowoduje, że ci ludzie nie oddadzą władzy, nawet jeśli nie będą mieli takiego demokratycznego mandatu. Natomiast to jest i do tego trzeba mieć tą świadomość. Ja dlatego jestem i cieszę się, że mogę być w takim towarzystwie, bo jestem przekonany, że są wartości, które nas łączą. Jeżeli mnie pyta się o to, czy jestem pytany o to, co tak naprawdę mogłoby być tym mianownikiem wspólnym dla tej zjednoczonej opozycji, to ja mogę jednym tchem wymienić. No to jest to, czym Robert się zajmuje, czyli samorząd. Wszystkie te ugrupowania mówią wyraźnie samorządność. Dla mnie to jest, jak Robert podpowiada, oczywista oczywistość, więc tu akurat nie trzeba mi podpowiadać, jak najbardziej. Znaczy kwestie, ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast to jest dla mnie oczywiste, że zabranie pewnych standardów, które wspólnie wypracowaliśmy chociażby w opiece medycznej, to jest barbarzyństwo. Jeżeli ktoś na kobietę patrzy jako na materiał reprodukcyjny, to jest najgorsze, co może kobietę spotkać, a niestety tamte mogą nawet patrzy. Mówiąc o wspólnych wartościach, mówimy o samorządności. Robert jest prezydentem Słupska, jest osobą, która doskonale na swoim przykładzie pokazuje, że najlepiej problemy rozwiązywać na dole, bo tam są fachowcy, tam są ludzie, którzy rozumieją i to nas łączy. Ja nie chcę rzucać górnolotnych słów, ale modne, ładne słowo decentralizacja nas wszystkich odróżnia od modelu państwa proponowanego teraz, czyli centralnego z pierwszym sekretarzem państwa, w którym o tym, czy będą pieniądze na załatanie dziury w Słupsku, czy na jakąś drogę, będą zależało od tego, czy Robert Biedroń skrytykuje PiS, czy łaskawie będzie milczał. I to jest nieuczciwość obecnego państwa. I to jest absolutnie to, przeciwko czemu występujemy. Druga rzecz, bardzo krótko. Unia Europejska, polityka, europejskie wartości. Szanowni Państwo, jeszcze nigdy nie byliśmy tak daleko, odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej, w ogonie Europy. Był tu profesor Buzek, przez chwilę spotkaliśmy się. Mówi, to co jest w tej chwili w Europie, jak na Polskę patrzą nasi partnerzy z Unii Europejskiej, to jest po prostu wstyd. Jesteśmy, to co Orban zrobił przez 7 lat, to ten rząd do takiej pozycji Polskę sprowadził przez 2 lata. Dla nas wszystkich, jak tu siedzimy, wartości europejskie, cywilizacja Zachodu, o czym mówi Jacek Jaśkowiak, to jest też wspólna wartość, z której jesteśmy dumni i o którą możemy walczyć na każdej barykadzie i to też nas łączy. Więc to, no i trzecia rzecz, praworządność, demokracja. My wszyscy cenimy grę fair. To nas odróżnia od tej drugiej strony, że oni zrobią wszystko, żeby najbliższe wybory, już począwszy od wyborów samorządowych, toczyły się na zasadach, których nie ma, które nie mają nic wspólnego z walką fair. Ja deklaruję tak, Platforma Obywatelska musi się zmienić, się zmienia. Będzie trudny czas jesienny dla nas wszystkich, w parlamencie, poza parlamentem, ale wsłuchując się w ten wasz głos, ja odbywam setki spotkań w całej Polsce, my to dostrzegamy. Dostrzegamy potrzebę zmian. I albo jest ewolucja, za czym ja się opowiadam, albo jest rewolucja, która przychodzi, jeśli tej ewolucji, no niektórzy nie potrafią. Uwaga, dobrać. Stawiamy tu kropkę na razie. Muszę pilnować czasu. Dziękujemy. Tak, teraz chciałabym poprosić Annę Schering-Wielkus o głos. Ciągle na ten sam temat, dlatego że ty też jesteś w bardzo trudnej sytuacji, bo jesteś jedną z najbardziej aktywnych posłanek swojej partii. Oprócz ciebie takimi osobami, które są w tej partii bardzo często wymieniane i które są najpopularniejsze, to jest na przykład Kamila Pichowicz-Gasiuk, to jest Katarzyna Lubnauer, tak? A jednak na czele tej partii stoi kto inny. I wasze notowania też, jakby, bo tu chodzi o ewolucję. Ktoś zakłada partię i tak dalej, ale potem sprawa ewoluuje, notowania rosną, maleją. Czy jest szansa w ramach partii? Myślę, że to jest ważne pytanie. Kiedy już ta sytuacja się wyjaśnia, widać kto
rzeczywiście dzięki komu partia idzie do góry, dzięki komu niekoniecznie i tak dalej. Czy są szanse na zmiany wewnątrzpartyjne? Jak ty to widzisz? Znaczy ja po pierwsze dziękuję za zaproszenie, czuję się wyróżniona, że tutaj siedzę, bo nie czuję się jakąś specjalną i bardzo popularną osobą z Nowoczesnej. Czuję się tak samo jak 27 osób u nas w klubie i reszta członki i członków. Jesteśmy wszyscy razem. Nie czuję się niekomfortowo w mojej organizacji, dlatego że ja nie musiałam o nic walczyć w Nowoczesnej jako kobieta. O nic. Od samego początku. Do mnie Ryszard Petru zadzwonił, do pani Wydrasiak-Pikowicz, zadzwonił do wszystkich nas i wystawił nas po prostu na listy i w nas zainwestował. Uwierzcie mi, o nic nigdy nie walczyłyśmy i o nic nie walczymy. Po prostu wykonujemy wspólnie swoją robotę, mając pomoc w postaci Ryszarda Petru, który robi za nas tę robotę najcięższą, czyli organizacyjną, finansową. On w nas inwestuje. To jest robota, której nie widać. My nigdy nie musiałyśmy walczyć o to, żeby pójść do przodu. Mówię o tym dlatego, ponieważ o tym się nie mówi. Nowoczesna jest partią nową, od 2 lat. I to my tak naprawdę po raz pierwszy, to Ryszard Petru wymyślił to, że zarówno we wszystkich władzach zarządczych, czy to w prezydium Sejmu, czy w zarządzie partii, większość to są kobiety. I to nie był jakiś, wiecie, jego kaprys. To był jego pomysł na to, dlatego że on po prostu to czuje i to wie. I tak jest cały czas. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my jesteśmy młodą partią, nie tak jak Platforma, nie mamy tego doświadczenia parlamentarnego i samorządowego, natomiast wstaliśmy już, tak, my mamy więcej niż roczek, mamy 2 lata i uczymy się polityki. I ja na przykład do polityki weszłam dlatego, ponieważ byłam strasznie wkurzona na to, co się działo nie tylko za rządów Platformy, ale też wcześniej. Byłam wkurzona dlatego, ponieważ politycy mnie nie słuchali. I to, co dla mnie jest ważne, to nie jest ważne to, czy znajdziemy królewicza na białym koniu, czy księżniczkę, która poprowadzi jakiś tłum Polek i Polaków do jakiegoś wielkiego zwycięstwa, tylko dla mnie jest ważne to, aby to w ludzi puścić taki pęd, żeby chcieli się zaangażować. Bo to wy wszyscy, którzy tutaj siedzicie, ja siedziałam tam na końcu i widziałam tłum ludzi, to wy wszyscy powinniście, wychodząc stąd, złożyć sobie takie przyrzeczenie, że zaangażujecie się w rady dzielnic, że zaangażujecie się w wybory samorządowe, że będziecie próbowały swoich sił w wyborach europejskich i parlamentarnych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my, czyli osoby, które są pasjonatami w swoich dziedzinach, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, nie wejdziemy do polityki, to niestety będziemy mieli w salach sejmowych osoby, które jedyne co potrafią, to podnieść rękę do góry i w zasadzie nic więcej nie robić. Bo takich polityków w parlamencie jest bardzo dużo. Są też osoby, które są zaangażowane, rzeczywiście pracują bardzo intensywnie i całym swoim sercem, ale nas jest za mało. I trzeba przemóc w sobie tą chęć współdziałania. I właśnie, poczekaj, a propos chęci współdziałania, bo myślę, że jednak dla nas kluczowe jest teraz takie pytanie. Czy Nowoczesna może zrobić wspólne listy z Platformą? Czy to się może wydarzyć? Nowoczesna przede wszystkim chce współpracować z wieloma środowiskami. Nie ma tylko Platformy. Jest mnóstwo organizacji pozarządowych, jest mnóstwo środowisk w samorządach. Ale czy możecie z inną partią współpracować? Coś ci powiem. Mamy sytuację teraz taką, że tak jak mówił Borys, będzie jesień, która się za moment zacznie. My tak naprawdę, siedząc tutaj, my nie wiemy do końca, nad czym my będziemy pracować w tym tygodniu, który teraz nadejdzie. Tak do końca naprawdę nie wiemy. Może się okazać we wtorek i w środę, że znowu buchnie, coś tak jak ostatnio z sądami. I ta jesień będzie, myślę, bardzo ważna i decydująca. Ja mam też z tyłu głowy takie przeświadczenie, że trzeba jednak myśleć o tym, że wiosną mogą być przyspieszone wybory parlamentarne. O tym też musimy myśleć. Nie wiemy, co Kaczyński sobie wymyśli sam na Żoliborzu. Natomiast jeżeli, zresztą o tym mówimy bardzo często, że my ze sobą współpracujemy, bo to nie jest tak, że wiecie, ja z Borysem nie rozmawiam, nie współpracuję, tak, że krytykujemy się. Z Robertem też współpracuję, z Basią tak samo, z Janą tak samo. My jesteśmy pokoleniem, które chce pracować i chce współdziałać. I ja nie widzę problemów z tym, żeby w tych takich sprawach, które są dla nas fundamentalne, które nas łączą. Tych 3, o których powiedział Borys, i ja dodam jeszcze właśnie te prawa kobiet, bo one są fundamentalne, bo nie będzie demokracji, jeżeli prawa kobiet po prostu nie będą przestrzegane. I o tym musimy pamiętać.
Jeśli ja z tego miejsca powiem tak, dla mnie oczywiste jest, jeśli ktoś mnie zapyta o moje zdanie, to ja powiem oczywiście tak, wspólne listy. Co więcej, tu w obecności waszej mówię, jeśli to jest warunek, ja swoją jedynkę bez problemu oddam koleżance z Nowoczesnej i nie będzie to za. Możemy dać czekać pierwszym damom, ale chcę jeszcze tutaj sprawdzić waszą wspólnotę wartości, więc ja wam zadam pytania teraz, a wy będziecie musieli bardzo krótko na nie odpowiedzieć. Więc tutaj na korytarzu jest projekt ustawy Ratujmy Kobiety. Barbara Nowacka jest jego współautorką. Więc moje pytanie brzmi, czy w tej wspólnocie poglądów mieści się podpisanie przez was wszystkich tego projektu. Brawo. Bardzo super. Ja też w Krakowie miesiąc temu. Oczywiście, żeby nie było podpisane. Świetnie, to jest bardzo ważna wiadomość. To jest bardzo ważna wiadomość. Czy ja mogę mieć jedną prośbę na koniec? Wiecie co, bo przed chwilą zapytał mnie, ale nie, żebyście nie zapomnieli. Zaczepił mnie reporter TVN i mówi, czy widziałem wpis pani Krystyny Pawłowicz, że tu są pustki. Kochani, zróbmy na koniec wielkie zdjęcie, żebyśmy mogli wspólnie we wtorek Krysi Pawłowicz pokazać, jak wyglądała ta sala, jak wyglądają pustki. Albo politycy są tak okropni, że to nie ma sensu. Więc chciałabym, żebyście tylko bardzo krótko, bo nie mamy za dużo czasu, powiedzieli po kolei, jaki wy uważacie, że jest ten jeden ważny sposób, który mógłby sprawić, że dotrzecie do tych ludzi. Bo ja myślę, że to będzie bardzo ważne. Czy uda wam się skłonić część tych ludzi, którzy siedzą w domach, żeby wam zaufali i żeby wyszli? Czasem pierwszy raz od 20 paru lat. Po kolei, Barbara. Uda się, bo będziemy stawić, przesuwać granice. Wy mówicie bronić praw kobiet. I przepraszam, że to powiem w tej miłej atmosferze, bo ja was akurat bardzo lubię, oceniam, ale nie udało wam się przekonać nawet własnej partii do poparcia tego projektu. Dalej i otwierać te niezagospodarowane przestrzenie. Mówić czasami bardzo odważnie rzeczy kiedyś niepopularne wydawałoby się, ale w ten sposób dotrzemy do młodzieży, która wyszła w czarnych protestach. Dotrzemy do tych, którym się wydaje, że wszystko jedno, co się dzieje, bo i tak ktoś zawsze zdominuje państwo i nigdy nie będą się czuli uczciwi. Musimy dotrzeć do tych osób, które czują się zmęczone i poszkodowane przez transformację i pokazać im, że ich głos będzie miał po prostu cholerne znaczenie, bo do władzy będą szli ludzie, którym tak samo jak im zależy na sprawiedliwej, społecznie wolnej Polsce. I to będziemy robić. To robimy, wychodzimy z projektami. I do tego was namawiam. Zasuwamy! Docieranie do osób, które różnią się czasami poglądami z nami, jest trudne. Ja na przykład jak byłem w Sejmie, to konsekwentnie mówiłem do pani profesor Pawłowicz dzień dobry. Nie spotykało się to z miłą reakcją, ale będę mówił do końca świata jeden dzień dłużej dzień dobry do pani profesor, mając nadzieję, że kiedyś odpowiem i nie powiem, nie uciekać. Myślałam, że na jej głos. To mnie mówi Budka, zamknij się, więc i tak nie miałeś źle. I się lepiej, żeby mi nic, bo do mnie mówisz, że ja żyję w miłowym związku, więc... Ale
też to robi, ja żyję bez ślubu. To się nie licytujemy. Robert, to nie mówi Asia Wynocha z Sejmu. Ale wydaje mi się, że dzisiaj szczególnie potrzebujemy czegoś, z czego jesteśmy bardzo dumni jako Polki, Polacy, Europejki, Europejczycy. Potrzebujemy solidarności, ale nie tej solidarności pisanej przez duże ze sztandarów, z której tak na co dzień jesteśmy bardzo dumni z tej historii, tożsamości, ale tej solidarności pisanej przez małe S. I wielką inspiracją jest Hillary Clinton, która wygrała wybory prezydenckie, ponieważ dostała więcej głosów od Donalda Trumpa. Wygrała te wybory w świetnym stylu, ale jej mottem w tych wyborach było, że ona chciałaby robić politykę where no one is left behind, gdzie nikt nie jest pozostawiony z tyłu. I myślę, że jeżeli kiedyś nadejdzie nadzieja dla Polski w postaci nowej myśli politycznej, nowego ruchu politycznego, to wierzę w to, że na jej czele będzie stała kobieta, która powtórzy te słowa, między innymi przed wami, że będzie marzyła o tym, żeby robić politykę, gdzie nikt nie jest pozostawiony w tyle. Nie da się. Warszawa, Wrocław, Kraków, to przede wszystkim małe miejscowości zaniedbane przez ostatnie rządy. To są te wszystkie małe miasta powiatowe, te miasta, w których właśnie na ulicy podczas czarnych i protestów i strajku kobiet wyszły po raz pierwszy raz kobiety, które tak naprawdę zaryzykowały. Bo wiecie, że w małych miejscowościach jest o wiele trudniej, tak? Ponieważ wszyscy się znają. To jest pierwsza podstawowa rzecz, że polityka powinna być również w małych miejscowościach i powinniśmy dać wsparcie właśnie tym osobom. A druga ważna dla mnie osobiście rzecz to jest szacunek. I szacunek nie tylko do nas, ale również z tej drugiej strony. Ja bardzo często mam takie sytuacje, kiedy podchodzą do mnie moi oponenci, przeciwnicy polityczni, nie w Sejmie, tylko na ulicach, i podchodzą do mnie i mówią, a pani głupotę opowiada. Pani w ogóle wyjdzie z tego Sejmu. I ten człowiek sobie myśli, że ja po prostu odwrócę głowę i pójdę dalej. A ja zaczynam z nim rozmowę. I on jest zdziwiony, że ja wchodzę z nim w relację. Mówię o tym dlatego, że za każdym razem, kiedy mam taką sytuację, ta rozmowa kończy się po prostu albo uśmiechem, albo podaniem ręki, z mówieniem, nie zgadzam się z panią, ale pani jest taka normalna, jakaś taka sympatyczna. Mówię o tym dlatego, że nie bądźmy tak jak ta druga strona, która nas krytykuje, która sieje nienawiścią, która nie ma teraz szacunku. Pokażmy, że wszyscy jesteśmy równi, że każdy człowiek zasługuje na szacunek. I muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną dla mnie, ponieważ byłam kilka dni temu na gali Ramię w Ramię, która organizuje kampanię przeciw homofobii. I tam prezes tej organizacji powiedział coś takiego, że im bardzo zależy na tym, żeby osoby publiczne mówiły o tym, że społeczności LGBT mają takie same prawa jak my wszyscy, czyli jak heteroseksualni. I obiecałam sobie wtedy, że za każdym razem, kiedy będę gdzieś w Polsce i będę rozmawiała z publicznością, a dzisiaj mam publiczność taką, że po prostu wow, ale gdziekolwiek będę, czy w dużej, czy w małej, zawsze się zwrócę do tej społeczności i teraz się zwracam. Moi drodzy, nie bójcie się powiedzieć tego, że jesteście społecznością LGBT. Nie bójcie się tego, dlatego że jesteście wyjątkowi, ważni i piękni. Do ludzi, którzy nie głosują, nie wychodzą z domu, nie ufają wam. Oczywiście to nasze najtrudniejsze zadanie, autentyczność i jednak to, żeby ten, kto będzie szedł głosować, miał świadomość, że jego głos nie pójdzie na marne, że głosuje na konkretnego człowieka,
a nie tak jak później niektórzy mówią, ta machina partyjna z tego głosu zrobi coś, z czym on nie czemu nie będzie miał tak naprawdę, na co nie będzie miał wpływ. Dla mnie najważniejszym sprawdzianem teraz będą wybory samorządowe. To jest również test dla partii politycznych, żeby postawić na lokalnych liderów, a nie działaczy partyjnych. To jest ten prawdziwy test, kiedy partie polityczne, jeśli chcą zawalczyć o zaufanie swoich wyborców w kolejnych wyborach, muszą to udowodnić. Mamy taki, a nie inny system wyborczy, jeśli chodzi o duże miasta, powiaty czy sejmiki województw. I jeśli jeszcze zostanie bardziej usztywniona ordynacja wyborcza przez PiS, to tak naprawdę partie polityczne będą miały test swojej autentyczności, czy chcą być obywatelskie, czy chcą rzeczywiście realizować te wartości, o których my tutaj mówimy, czy jednak nie dostrzegają potrzeby zmian. Ja wierzę i wiem i zrobię wszystko i deklaruję, żeby nie dość, że były dobre, wspólne listy w wyborach samorządowych, to są otwarte na wszystkich działaczy samorządowych. Nie legitymacja partyjna, na działaczy społecznych, na działaczy środowisk NGO-sów i tak dalej. Nie legitymacja partyjna. Ale i to jest test, bo jeżeli polegną samorządy, jeżeli w Słupsku nie będzie rządził ktoś wybrany przez społeczność lokalną, ale z nadania Warszawy, to tak naprawdę ta samorządność będzie gwoździem do trumny polskiej demokracji. Brak samorządności, to jest bardzo ważne. Uświadamiać, dawać autentyczne świadectwo dla tych wartości. Jeżeli partie tego nie zrozumieją, no to partie pójdą w odstawkę i my mamy tego świadomość. Ja słyszę te wasze głosy, dziękuję. Natomiast no, jak wy mówicie, Basia mówi do Roberta, że wzmocni ten związek. Jak ja bym jeszcze dołączył, to wyrósłbym na czołowego liberała, ale nie wiem, czy żona się zgodzi. Ja ci tak szczerze powiem, ja też nie spytałam mojego partnera, niech moich dzieci, co oni na to, ponieważ oni są pogodzeni z tym, że ja poświęcam swój czas też do wspólnego działania politycznego i zrobisz to dla Polski. To było do żony. Odpowiedź na twoje pytanie wydaje mi się właściwie stosunkowo prosta. I ta odpowiedź też jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie, skąd się wziął tutaj ten panel. Bo zaprosiliście nas tutaj jako młodych polityków, jako tych, którzy w tej chwili w jakiś sposób odpowiadają na zapotrzebowanie tego generacyjnego projektu. I ja powiem tak, ja mam bardzo głębokie przeczucie, że ludzie mają dość tego zakleszczenia w sporze między postkomunistami, postsolidarnościowymi działaczami, tej relacji, która trwa już dziesiątki lat i staje się kompletnie jałowa. Jeśli dzisiaj pan prezydent Duda już nie mówi o tym, że ktoś jest byłym funkcjonariuszem, tylko jest dzieckiem byłego funkcjonariusza, to czy my mamy czekać kolejne 20 lat, żeby jakiś kolejny polityk prawicowy mówił o wnukach byłego funkcjonariusza? Nie można na to pozwolić. Musimy zakończyć ten spór, który po prostu nie ma już żadnego sensu. I to, co my musimy zrobić jako młode pokolenie, to stworzyć przyszłość, spojrzeć na to pokolenie, które dopiero nam dorasta, na nasze dzieci, na dzieci ich dzieci, które za chwilę będą się rodziły i zaproponować wizję dla nich program. To jest nasza odpowiedzialność. I ja też mam marzenie. Proponujcie wreszcie. Zaproponujemy. I ja też mam takie marzenie, że to będzie program, który będzie programem zapewniającym sprawiedliwość, nie wykluczającym nikogo. I myślącym, znaczy w tym programie będziemy chcieli pokazać, że te najprostsze życiowe sprawy każdego z nas, każdej z nas są ważne i od tego jesteśmy jako politycy, żeby tymi najprostszymi rzeczami się zajmować, a nie haniebną ustawą dezubakizacyjną czy podobnymi. Chciałabym, żebyśmy na kongres.
okresie COVID musimy o jeszcze jednej ważnej rzeczy pamiętać. Bo to słuchajcie, nie jest tak, że w zeszłym roku był 3 października, był kwiecień i po prostu wow, kobiety wyszły na ulicę i walczą o swoje prawa. Ten proces tego pójścia kobiet do władzy jest bardzo długi. Mówię o tym dlatego, ponieważ powinniśmy docenić te wszystkie kobiety, które nie były doceniane. Na przykład te, które walczyły w trakcie Solidarności. Ja dzisiaj spotkałam panią Krystynę Stachowiak z Poznania, która była osobą tutaj w Poznaniu, która walczyła, o której zapomniano. Musimy pamiętać o feministkach, o Kazi Szczuce, proszę. Nazwę Zambrowska, Małgosia Graf. Musimy o nich pamiętać, bo one wykonały naprawdę dużą walkę. Mało tego, musimy pamiętać o manifestie, na przykład Katarzynie Gretkowskiej. To nie była partia kobiet, to też był jakiś zryw. No i oczywiście Kongres Kobiet, który pracuje od 9 lat dla nas, dla kobiet. I to, że młode dziewczyny w kwietniu zeszłego roku, w październiku zeszłego roku wyszły na ulicę, to jest efekt tych wszystkich lat i pracy tych wielu, wielu kobiet. I mówię to dlatego, ponieważ jesteśmy przed dzień rocznicy jakby wywalczenia praw kobiet, bo to była walka kobiet, które 100 lat temu wywalczyły nasze prawa. Pamiętajmy o tym, wspierajmy się, ale nie kłóćmy się między sobą, żeby nikt nie powiedział, że kobiety nie potrafią się dogadać. Bo to jest przykład na to, że kobiety potrafią się dogadać fantastycznie. Na jakimś przynajmniej jednym konkretnym efekcie. Więc ponieważ wszyscy tutaj powiedzieli, że podpisali projekt ustawy Ratujmy Kobiety, to mam nadzieję, że wy wszyscy w swoich partiach, urzędach i miejscach wyłożycie te listy, poinformujecie o tym przez media społecznościowe i zapamiętacie na przyjęcie głos. Więc myślę, że tego oczekujemy. Trzymamy za słowo naszych rozmówców. Teraz już bardzo wam dziękuję i podziękujmy naszym gościom. Sesja plenarna, zmiana wartu, że na tym zapytania została zakończona.